Klub Aluron Virtu Warta Zawiercie otwiera Akademię Siatkówki Młodzieżowej. Zostało to ogłoszone na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Naszym celem jest stworzenie ośrodków treningowych tak naprawdę przy szkołach, które dzięki ujednoliconemu programowi, który my zaproponujemy, przygotują nam młodych adeptów siatkówki do uczestnictwa w szkoleniu już na takim, nazwijmy to, najwyższym możliwym poziomie. Mówiąc wprost, pragniemy wychować młodego zawodnika w oparciu o własny system szkolenia siatkówki w powiecie zawierciańskim, o system scoutingu. Obszar realizacji projektu stanowią szkoły z Pilicy, Poręby i ze Szczekocin. Mamy na celu tak przygotować i tak przeprowadzić całą formę tej akademii, żeby ono było jak najbardziej dostępne, najbardziej przyswajalne i jak najmniej kosztowne dla wszystkich. Współtwórcy projektu złożyli podpisy pod aktem inauguracyjnym. Przede wszystkim chcemy zaproponować siatkówkę w wydaniu młodzieżowym działającą przy klubie Aluron Virtu Warta Zawiercie dla dzieci i dla młodzieży. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, do tej pory nie było zorganizowanych takiej formy zajęć właśnie z zakresu piłki siatkowej w powiecie zawierciańskim, stąd ta nasza propozycja to takie, można powiedzieć, wypełnienie też luki. Dwa. Nasz klub bardzo się rozwija, co zresztą widać gołym okiem. Stąd jest wielka potrzeba na to, żeby przy seniorach funkcjonowały bardzo dobrze zorganizowane, osiągające wyniki grupy młodzieżowe. Klasa sportowa to jest naszym marzeniem. Jeżeli nie ma klasy sportowej, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej w każdej szkole, tutaj uśmiech szeroki do władz samorządowych, żeby znalazły się środki na, powiedzmy, te przynajmniej 2 godzinki tygodniowo dla tych najmłodszych dzieci, tak, dla dzieci ze szkół podstawowych, dla klas na razie 4-6, a w przyszłości troszeczkę pewnie rozszerzymy. Nie jest łatwo wymienić wszystkie korzyści, które zawdzięczamy tej inicjatywie. Myślę, że korzyści jest naprawdę dużo więcej niż tak zwanego de facto zaangażowania. Przede wszystkim zaczniemy od tych najważniejszych, czyli od dzieciaków, od ich zdrowia, od ich rozwoju jako człowieka, tak? Od zaproponowania im udziału w szkoleniu, zorganizowanym szkoleniu. Kolejny punkt to jest rozwój osobowości, harmonijny rozwój tego młodego organizmu, tak? Szkoła, zajęcia, trening. Pokazanie im pewnej innej formy spędzania też czasu wolnego, co w dzisiejszych czasach, jak myślę, wszyscy wiemy, no chyba ma znaczenie. Tylko czekać, aż młodzi amatorzy siatkówki pójdą w ślady swoich pierwszoligowych inspiratorów.